Witam serdecznie tym razem z piwnicy, bo tak puszczam te filmy nagrywam te filmy o ważeniu, natomiast tak słabo, jeżeli chodzi o dalsze procesy, to też jest przecież bardzo ważne. Może tędy pójdziemy, może to jest ta droga. Czekam nadal na wasze propozycje. Jak pokazywać proces ważenia piwa w domu? Znajdujemy się w mojej piwnicy. Bałagan jest niesamowity, także tutaj weźcie na tę poprawkę. Są tutaj dwa piwa w tej chwili. Jest IPA-ka na gęstwie FM52, amerykański Sen. To jest drugie pokolenie, tylko to jest fermentacja cicha. I jest stout, który też będzie na kanale. Fermentacja burzliwa. Powoli drożdże osiadają. To jest już trzecia doba. I praktycznie jest pozamiatane z tego, co widzę. Rurka jest wypychana i za chwilę tam coś bulknie. Ale tu trzy doby widzę i ta gęstwa jest już na tyle rozruszana, że załatwia już temat absolutnie i dokumentnie. Żeby było śmiesznie, tutaj na cichej też coś wypycha. Na cichą pozwalam, krótko mówiąc, trochę drożdży, żeby jeszcze dobiły brzeczki, żeby jeszcze zeszły tam, powiedzmy, do dwóch, poniżej dwóch. No właśnie, żeby jeszcze zeszły i ewentualnie nie było granatów. Temperatura, w jakiej odbywa się ta fermentacja, to 22 stopnie. Mam taki śmieszny, ale działający termometr, już wyjęty z oprawki. Taka sprężynówka zwyczajna, ale daje radę. Uważam, że jak na początek września 20-21 stopni, to jest całkiem w porządku temperatura, jeżeli chodzi o piwnicę. No, w tej piwnicy znajduje się jakieś 40 skrzynek niepełnych, bo odkąd są kegi, to wygodniej do kega jest ładować piwo. Chyba że trzymam w nich portery, tak spojrzałem, bo niektóre mi się nie mieszczą w skrzynkach takie większe. Zaraziłem się od Darka taką modą zbierania porteru w różnych postaciach, takiego wysokobalingowego od 20 w górę, czyli 21, 4 i dalej, i dalej. Fermentacja w takich warunkach burzliwa trwa w mojej piwnicy około 10 dni, natomiast cicha około 3 maksymalnie. Czyli jutro będę butelkował tą IPA-kę. Ona jest bogato zachmielona, tam na dole opadł kurz chmielowy. Natomiast w przyszłym tygodniu będę przelewał tego stouta amerykańskiego na fermentację cichą. No i drożdże, które tutaj opadły, ponownie znajdą się w piwie, jeżeli wszystko będzie ok, jeżeli będzie bez wad, bez skaz, czyli jeżeli drożdże nie będą zbyt kwaśne, to oczywiście to już będzie piąte życie otrzymają. Aromaty z bulkadełek wyczułem, są całkiem przyjemne, jeszcze tak super Ameryka. Tu mniejsza, ale też wyraźne chmielenie amerykańskie. Tak to już jest, że ludzie szukają piw chmielonych po amerykańsku w sklepach. Jeżeli mamy okazję, to w domach też robimy. Oczywiście nie tylko, bo jak dobrze wiecie, uderzam w każdy styl. Natomiast coś w tej Ameryce jest. Muszę powiedzieć, że też miałem taką półroczną przerwę, albo i dłuższą, kiedy w ogóle nie używałem chmielu amerykańskiego i trochę mi tego brakuje. Stąd tak kilka piw w tej chwili pod rząd, kilka rzutów amerykańskich. Jeżeli będzie trzeba, to oczywiście zapuszczę filmy, chociaż one już są na kanale, filmy o butelkowaniu, o myciu butelek, o odkażaniu butelek. Jak widzicie, mam tutaj taką choinkę piwowarską. Ona jest generalnie przeze mnie właściwie w tej chwili już nieużywana.
jeszcze ze mnie nie używana. Składa się ona z tej części, którą można kupić oddzielnie, z takim jakby dozownikiem oraz z podstawy i choinki, na którą nakładamy butelki w ten sposób po myciu. Czyli myjemy butelki, tutaj rozwadniamy generalnie roztwory, które służą do sterylizacji. Butelki w ten sposób jakby robimy iniekcję do środka butelki i ją odwracamy do góry nogami. Do góry nogami dlatego, że działa tutaj akurat poprzez parowanie środek odkażający. Od dłuższego czasu nie posługuję się tą choinką, może czas do niej wrócić, bo po prostu sterylizuję butelki w piekarniku. 100 stopni i 20 minut. Podobnie do enklawu w szpitalach pozwoli to wybić większość drobnoustrojów bakterii w butelkach. Swoją drogą oczywiście mytych. No dobrze. Myślę, że to tyle z piwnicy. Piszcie, jeżeli będziecie chcieli, żebym ponownie nagrał takie etapy jak właśnie przelewanie na cichą. Będę to robił. Będę to robił za po chmielakach, czyli po 10 września. Po 10 września, tak. Będę na chmielakach w sobotę z browarem. A więc pewnie wrócę w niedzielę i w poniedziałek będę butelkował. Będę przelewał tego stauta. Zobaczycie tego ważenie, tego stauta jest nagrane na cichą. Natomiast to będzie butelkowane w nadchodzącym tygodniu. Myślę o poniedziałku, czyli o jutrze. Ten film puszczę dzisiaj, jako że nagrywam go trochę tak by the way, bo chciałem zobaczyć jak piwa wyglądają. Ta amerykańska IPA jest trochę zmętniona, widzę. Trochę tutaj, trochę jest duży osad, krótko mówiąc. Wy tego nie zobaczycie, no nie mam nic doświetlającego, jako że telefon rozbiłem na wykładzinie. Więc tego nie widać, ale jest dużo mączki takiej. Tutaj powierzchnia chmielowa, ten chmiel jakby dopiero łączy się z piwem, dlatego pomyślę, czy to robić jutro. On opada cały czas. Jest trochę za ciepło, powinno być zimniej. 5 stopni Celsjusza na pewno lepiej by przysłużyło się klarowaniu tej IPA-ki. Chociaż myślę z drugiej strony, że klarowne IPA nie idą z duchem piwowarstwa domowego, duchem craftu. Natomiast to fermentuje, drożdże opadają. Ale myślę, że jeszcze spoko, jeszcze tak z 10 dni i tu będzie 7 dni i tu będzie już z tym stałym, można go będzie spokojnie przelewać na fermentację cichą. Drodzy, nie marudzę, zawróciłem wam i tak zabrałem wam z tej niedzieli 9 minut. Do zobaczenia.